Bardzo, bardzo serio. Zapraszają Katarzyna Kasia i Grzegorz Markowski. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Zapraszamy Państwa do kolejnego odcinka podcastu Bardzo, bardzo serio. Dzisiaj mamy wspaniałą gościnę. Jest z nami Agnieszka Holland, reżyserka, scenarzystka, przewodnicząca Europejskiej Akademii Filmowej. Prezydentka. Prezydentka. Tak, ciągle to muszę naprawiać. Byłam przewodniczącą rzeczywiście, no czyli chairwoman. Przez jakieś, nie wiem, 4 lata czy 6 lat. A teraz jestem prezydentką, to jest znacznie lepsze. Ponieważ prezydent nic nie robi. No widzisz, ale to dlatego powtarzasz, że internet kłamie i tak mówi. Bo to wszystko znaleźliśmy, te wiadomości, żeby je pogłębić w internecie. Czyli prezydentka Europejskiej Akademii Filmowej. To brzmi lepiej, ale lepiej. Właśnie dla mnie jest to zdecydowanie wygodniejsze. Robiliśmy tę próbę opisu ciebie i Kasia powiedziała rany boskie. Ja w sumie też jakoś podobnie, bo właściwie tych sposobów na opisanie ciebie jest bardzo, bardzo dużo. A gdybyś ty miała powiedzieć, co byś chciała do tego opisu dodać, co jest tak dla ciebie tak naprawdę ważne? Co oddaje ciebie dzisiaj? Dzisiaj mnie oddaje, że mam psa. To znaczy dzisiaj jestem, trudno powiedzieć, właścicielką czy opiekunką, bo idzie mi to dość tak trudno. Ale jestem partnerką tego takiego kundelka trudnego, który ma spektrum. Ale jest przemiły. Jest przemiły i się dlatego widziałaś, prawda? Tak, i on się robi postępy. Ale on definiuje moje życie. Na przykład jak wyjeżdżam, to muszę bardzo skomplikowaną organizować opiekę nad nim. Kiedy w ogóle wychodzę do was na przykład, no to pies musi być zaopiekowany, bo ma to, co ma wielu kundelków, czyli ma tą separacyjny lęk. Ale już godzinę zostaje sam, więc wiesz, nauczył mnie cierpliwości. Po prostu 1,5 roku jestem z tym psem i myślę, że się zmieniłam. Na przykład byłam bardzo miła dla wszystkich gości w Brytanii. A powiedz, czy to jest twój pierwszy pies? Nie. Nie, ale bardzo dawno nie miałam psa, ani zwierzęcia w ogóle, ponieważ w związku z trybem życia, jaki prowadzę, mieszkanie w trzech krajach, plus zdjęcia właściwie niemal bez przerwy. Byłam w produkcji przez ostatnie, nie wiem ile, 30 lat, czy ile, praktycznie non-stop. Więc po prostu nie mogłam sobie pozwolić na zwierzaka. Także miałam w dzieciństwie psa i potem miałam psa, który się przypętał tuż przedtem, niż się znalazłam na emigracji. Taki Ficek Picek był. Po prostu bardzo inteligentna przybłęda. Także to jest właściwie w pewnym sensie mój pierwszy taki pies, za którego jestem w pełni odpowiedzialna. Bo rodzice mieli psa zawsze. Znaczy w domu były zwierzęta zawsze, ale w moim domu poza tym Fickiem Pickiem to jest pierwsze zwierzę. Kasia miała koty zawsze. Moja córka. Natomiast oczywiście nie miałam pojęcia zielonego. On jest zaadoptowany przez Kasię, bo ja jestem za stara, żeby mogła zaadoptować psa. Szczególnie szczeniaka. Mogę tylko takiego, co już jest nad grobem. No i ja sobie pomyślałam, no to fajnie, taki szczeniak, to człowiek obserwuje i jakby jak to się tego, to jest rozkoszne. No ale potem się okazało, że rzeczywiście oni mają rację w tych ośrodkach adopcyjnych. To nie jest zajęcie dla starszych pań, no ale staram się. Nie, ja myślę, że on z tego, co słyszałam, bardzo dobrze się rozwija dzięki twoim staraniom. No głównie dzięki staraniom pani Agaty, szczerze mówiąc, która jest jego wychowawczynią i po prostu przy niej jest aniołem, a nie psem. Ja mam też od niedawna psa i bardzo rozumiem, co mówisz, jak bardzo to angażuje, zajmuje, wciąga. Jest kolejne dziecko na pokładzie, tak u nas w domu, tak mogę powiedzieć. No u nas też jest pies, ale to taka jest właśnie pani, nasza psa przyszła do nas już 2-letnia, więc też jest po przejściach kobietą. Wspaniało. Już się prawie nie boi, już prawie z nią można rozmawiać, bo takie miała ze sobą rzeczy, że to zresztą psy opowiadają te swoje historie. Tak, no więc Berek, on był z matką cały czas i z rodzeństwem, ale zamarzał i był wygłodzony. Ale jedna z behawiorystek, ponieważ troszkę jak w procesie Kawki, jak ci klienci adwokata Józefa K. mieli niektórzy po 5 i 6 adwokatów, to ja przeszłam przez wielką ilość behawiorystów i behawiorystek. Niektóre są naukowe bardzo, a inne są takie bardziej intuicyjne. No i ta naukowa mi powiedziała, która ma doktorat z tego, że psy dziedziczą traumę, podobnie jak ludzie.
Więc może takiego szczeniaczka nic złego nie spotkać, a on i tak ma zakodowany ten strach matki czy ojca głęboko i po prostu boi się świata. Bo cała ta reaktywność tak zwana, czy agresja, czy jakieś coś, to jest skutek strachu, lęku. Także to jak popatrzymy na ludzi, to jest coś podobnego. Jak się boją, to gryzą, prawda? Dokładnie. Jest to jakaś ilustracja tego, co sobie obserwujemy od jakiegoś czasu w naszej ukochanej ojczyźnie. Do czego dojdziemy, bo my tobie nie mówiliśmy, jaką mamy strukturę naszej rozmowy, ale najpierw muszę uprzedzić, zadamy ci kilka głupich pytań. Naprawdę głupich. Mega głupich takich. Okay. To nie jest, że głupie. Spodziewałam się, że nie będziemy o moim się rozmawiać przez godzinę. Tak, ale... więc będą najpierw głupie pytania, potem będzie kilka pytań dotyczących ciebie, a potem właśnie na koniec zostawimy sobie taki deserek i porozmawiamy jeszcze chwilę o Polsce. Część pierwsza. Więc zaczniemy od pytań głupich. Zasada jest taka, że mamy 7 głupich pytań, a ty proszę wybierz 3 z nich, czyli musisz nam podać cyfry od 1 do 7. Tak by zgadnąć, tak? Powiedz jakąś cyfrę, a my przeczytamy pytanie. 4. No to ja czytamy pytanie numer 4. Kategoria pokusa. Przychodzi do ciebie minister Gliński i mówi: Agnieszko, mam budżet na film historyczny. 2 miliardy złotych. Wchodzisz w to? No od razu. Tak? Tak po prostu? No słuchaj. 2 miliardy. Minister Gliński. No minister Gliński po prostu nie będzie mi siedział na planie, nie? A nie siedziałby? Nie. Znudziłby się, zresztą by nie rozumiał niczego, bo on nie jest taki bardzo rozgarnięty. Więc myślę, że go... Wiesz, ja mam doświadczenie PRL-u, także... wtedy się ich nazywało wieprzowiny w garniturach, teraz oni są troszkę zdrowsi i szczuplejsi na ogół. Ale mentalność jest podobna, takich jakby mentalnych cenzorów. No i wiesz, jakoś się z nimi radziłam, więc myślę, że z ministrem Glińskim też bym sobie poradziła. Ale to jest bardzo ciekawe, bo to jest też jedno z pytań, które, wiesz, planowaliśmy, no to od razu je zadajmy. Czy ta historia, wiesz, bo bardzo często wraca taki wątek dzisiaj. O matko, wróciliśmy do czasów PRL. A to jest tak samo, jak było wtedy. To jest, trzymając się tylko tej kwestii, rzeczywiście cenzury w kulturze i tego wyobrażonego Glińskiego na planie u ciebie, to jest to samo, co wtedy, czy to jest różnica? Nie, różnica jest w nas, wiesz. Ich mentalność jest bardzo podobna, to znaczy są to, wiesz, ludzie o jakimś głębokim takim zaburzeniu, wiesz, kompleksie, poczuciu, potrzebie władzy, odreagowywaniu tego, potrzeby posiadania, wiesz, no różne mają takie te cechy, które powodują, że ktoś zostaje czynownikiem, ale my jesteśmy inni, my jesteśmy gorsi, my jesteśmy bardziej tchórzliwi. Znaczy ja mówię o PRL-u, który znałam, wiesz, jasne, jakby takim tym PRL-u łagodnym, czyli lata 70. Dzisiaj ludzie znacznie bardziej się boją, są mniej solidarni. A dlaczego tak jest? No wiesz, ja mam taką bardzo prostą teorię, tak prostą, że aż prostacką, po prostu kasa. Kredyty wtedy... i posiadanie. Czyli boją się, że stracą to, tak, co mają. I to ja zrozumiałam, jak się znalazłam w Ameryce i pierwszy raz kręciłam tam film i miałam ekipę bardzo fajną, głównie z Polaków złożoną, no ale było, wiesz, się wielu Amerykanów i miałam świetnego pierwszego asystenta, który potem zresztą został reżyserem też. I jak zwykle, jak robiłam przedtem filmy w Polsce, czy nawet we Francji, to ta moja ekipa najbliższa to byli ludzie, z którymi dyskutowałam, pytałam się ich, jak byłam niepewna. No po prostu była to taka praca zespołowa. I ja tego Millera spytałam o coś, co myślisz o tym. Chodziło o, myślę, o obsadę młodszej wersji Katarzyny. I zobaczyłam, że on zbladł i tak patrzy na mnie i mówi... No jest tak, jak uważasz. Ja mówię, no dobra, ja wiem, co ja uważam, ale mnie interesuje, co ty uważasz. I słuchaj, on się wił tak strasznie, że ja zrozumiałam po jakimś czasie, że on się boi powiedzieć, że boi, że to, co powie, mi się nie spodoba i że na przykład go wyrzucę. Ponieważ jest na porządku dziennym w Ameryce, w ekipach filmowych, że jak ktoś się nie sprawdza, czy nie podoba, czy tego, to się go zwalnia. Jest bardzo łatwo to idzie, nie ma, że prawo pracy bardzo jest... tutaj takie, że łatwo jest tego dokonać. I wszyscy się boją strasznie, że na przykład straci pracę, a jego życie całe jest na piramidzie kredytów. Kredyt za dom czy mieszkanie, za samochód kredyt, za szkołę dziecka kredyt. Wszystko jest na kredyt. Wszystko po prostu to powoduje, że wszyscy się boją i powoduje to taki niebywały zupełnie konformizm, który strasznie mnie zaskoczył, ten konformizm amerykański.
Mi się wydawało, no jednak Ameryka, stara demokracja, wiesz, kraj wolnych ludzi, statuja i tak dalej. A tymczasem nie wszyscy się tam boją. Więc, no i niestety to się przeniosło też na Polskę. Tym bardziej, że ludzie, którzy byli wygłodzeni tego, żeby mieć coś fajnego, nagle się to okazało możliwe i zaczęli, jak gdyby weszli w to tak bezrefleksyjnie zupełnie. Czyli kapitalizm z nas robi tchórze? Kapitalizm z nas robi tchórze. A kombinacja, wiesz, PRL-u z kapitalizmem, który nas robił tchórze, jest wyjątkowo taka abominacyjna. A jeszcze tutaj jedną rzecz bym spytał, bo to mnie też jakoś tam ciekawi, bo trochę zrobiłeś taki rys psychologiczny tych ludzi, których nazywasz czynownikami. A mnie Gliński interesuje szczególnie, bo wydawałoby się, że on dawno, dawno temu był po tej stronie co my. I jestem ciekaw, co ty sądzisz, czy się kiedyś zastanawiałeś nad tym, jaki to proces się dzieje w głowie, który powoduje, że gościu, który kiedyś był opozycjonistą, dzisiaj jest jednym z głównych sługusów tej władzy. No, ale myślę, że charakter pewno miał podobny, wiesz? Znaczy, narcyz jest narcyzem. To nie jest tak, że nagle, wiesz, zmieniasz poglądy i zostajesz. Ale tam w takim razie co, można bardziej rozkwitać? Bardziej świecić? Gdzie tam? No po tej drugiej stronie, no jeżeli potrzebą jest zaspokojenie tego głodu narcyzmu. No słuchaj, ale no, on jednocześnie musiał mieć jakieś poczucie niedowartościowania i niedocenienia. On co prawda był w tym pewnym momencie sekretarzem coś Stowarzyszenia Socjologów, czy nie wiem jak to się nazywa. Ale tak naprawdę on nie miał jakichś sukcesów ani naukowych, ani takich, nie wiem, towarzyskich, ani takich, żeby ludzie mówili, o jak fajnie Piotrek przyszedł, prawda? Więc myślę, że to jest taki sztywny, on mi przypomina, bardzo mi przypomina postać z Wujaszka Wani Czechowa. Tam był taki profesor Serebriakow. I tam te kobiety go jakoś czciły, uważały, że on taki mądry, a on po prostu był jakimś kompletnie nudnym, sztywnym gościem, który tylko wymagał, żeby go obsługiwać, żeby mu dawać. Ale tak naprawdę nie był w stanie niczego wytworzyć, co by miało jakąkolwiek wartość, czy dać komuś jakieś, no coś, jakąś uwagę, czułość, coś. No to jest taki typ, wiesz, profesora. No. Czyli dla ciebie to nie jest jakaś historia o transformacji skądś dokądś tam. Kiedyś był rycerzem Jedi, a potem stał się... Nie, nie wydaje mi się, wiesz. No oczywiście okay. Z wiekiem człowiek może jak gdyby być, zmienia się. Dobra, drugie pytanie może jakieś głupie. No, było jeden, od 7 wybrałeś, tak, wybrałeś 4, to jeszcze sporo zostało. Aha, no dobra, to 7. Kategoria flirt. Jesteś na przyjęciu i gdzieś w tłumie dostrzegasz nieznajomego mężczyznę, który budzi jakoś twoje zainteresowanie. I jakie jest to jedno zdanie, które chciałabyś od niego usłyszeć na rozpoczęcie rozmowy najbardziej? Czyli to coś, co cię najbardziej zaintryguje. Żeby on do mnie powiedział, tak? Tak. No na pewno nie. Czy mogę sobie z panią zrobić zdjęcie? Ważne ostrzeżenie dla nas wszystkich. Tak. Kurczę, chcieliśmy z tobą na koniec zrobić zdjęcie. Nie, no was to nie dotyczy. Mówię ci o pierwszym zdaniu, a nie ostatnim. Czyli co byś musiał powiedzieć, żeby cię zainteresować? Kurczę, czym on by mnie zainteresował? Trudno mi to sobie wyobrazić, dlatego że wiesz, żeby mnie zainteresować, musiało być coś, czego się nie spodziewam, czyli coś nieoczekiwanego. Czyli jakbym wam teraz powiedziała, co to ma być, to na pewno by mnie to nie zainteresowało. A na przykład jakby podszedł i by powiedział, dzień dobry pani, bardzo panią podziwiam i uwielbiam, a poza tym jestem najlepszym na świecie psim behawiorystą. No to chociaż wiesz, ja jestem w tej chwili wierna, nie będę szukać siódmego behawiorysty, naprawdę. Pani Agata jest tak super, jest tak kochana i powiedziała na dokładkę, że Berek ma zawsze u mnie miejscówkę, że wiesz, że po prostu już nie, no powiedziałabym mu, no to szkoda, że nie spotkałam pana wcześniej. Pani Mirka, ale dobra, jeżeli to rzeczywiście jest w kategorii niespodzianka, rozumiem, to wróćmy do twojej propozycji. To 3 najgorsze otwarcia, już jedno mamy, chciałbym zdjęcie z panią, a dwa równie koszmarne? No jakby właśnie powiedział, że podziwia, wiesz, bardzo moje filmy, a ja bym spytała jaki i on by nie umiał powiedzieć żadnego tytułu, to na pewno by mi się nie spodobał. A to ci się zdarzyło kiedyś? No oczywiście. A potem, no jakby mnie pocałował w rękę jeszcze, dlatego że mam uraz, wiesz. Dalej mnie czasem całują, nawet tacy poczciwi ludzie mnie czasem całują, wiesz, i mam odruch taki, że wyrywam. A to się wzięło stąd właśnie, że jak podróżowałam z Krzyśkiem Kieślowskim po kraju z naszymi filmami,
to przyjmowali nas w tych takich mniejszych miastach, różni właśnie monotablowie, właśnie te wieprzowiny w garniturze. I gdzieś, nie pamiętam, w którym to Sączu było, jeden tak, wiesz, wziął rękę i ponieważ był, no, oni byli na ogół alkoholikami, w każdym razie dosyć dużo pili, to zwymiotował mnie. Nie! Tak. To rzeczywiście można mieć uraz. O Boże. Wujka. No tak. To rozumiemy w takim razie. To, ja myślę, że już... To już w kategorii, kategorii gorsze otwarcie rozmowy z kobietą, tak, to już też nie chyba gorzej. No to ostatnie głupie pytanie. Odpadła czwórkę i siódemkę. No to jeden, żeby nie było, że się boję, wiesz, zacząć. Kategoria piękno. Który uśmiech uważasz za najpiękniejszy? Danuty Choleckiej do prezesa, czy Marcina Chorały do Centralnego Portu Komunikacyjnego? No Chorały, wiesz. Jednak? Ale czy nie jest tak, że on się uśmiecha cały czas? No dlatego właśnie. A o czym jest dla ciebie ten uśmiech Chorały? Uśmiech Chorały jest... Ja myślę, że on jest nieśmiały, ten Chorała, wiesz. Że jest zakupiony. Tak. Na tym wielkim polu, na którym będzie ten port, jest zakupiony po prostu. Tak. Chodzi, czyli ty tak bardzo empatycznie na niego patrzysz. Ja w ogóle patrzę empatycznie na ludzi, wiesz. A Cholecka? Jak się uśmiecha do prezesa, to no, co to ale jest? To nie mam takiej empatii, tylko, no ale też mi żal jest właściwie. No wiesz, wszyscy umrzemy i potem umrzeć z czymś takim, z takim uśmiechem. Mhm. No. I w ogóle umrzeć i pozostanie po tobie wspomnienie tego uśmiechu. A myślisz, że w przypadku pani Choleckiej nastąpi pomiędzy tym momentem, który nas wszystkich czeka, jakiś moment refleksji? Do czego i jak się uśmiechała? Czy... Ja myślę, że ona za daleko zabrnęła, wiesz, że to jest trudno już. To jest jak gdyby, jak wejdziesz w pewną taką ścieżkę, wiesz, sprzedania się, to jest bardzo trudno się wycofać, bo musiałabyś nagle zakwestionować siebie. Strasznie siebie, tak. Więc nie mam tutaj wielkich nadziei na, wiesz, odkupienie. No to trochę tych osób z uśmiechem zostanie w naszym kraju w takim razie. No niektórzy się nie uśmiechają, wiesz. Tak, tak, niektórzy z poważną twarzą to robią. No dobrze, to wygląda na to, że głupie pytania mamy ze sobą i teraz przejdziemy do tych, wydawałoby się nam... Mniej głupich. Tak, tych mądrych. I chcieliśmy chwilę zupełnie serio porozmawiać o tobie. Część druga. Ostatnio pokazałaś mi na zdjęciu i doczytaliśmy, że zostałaś patronką szkoły podstawowej w Piotrkowie Trybunalskim, prywatnej językowej szkoły podstawowej. Jest, ta szkoła ma swój sztandar. Z jednej strony jest też ty, z drugiej strony orzeł biały. I w czasie niezwykle wzruszającej uroczystości nadania szkole imienia byłaś obecna i celebrowana przez dzieci. Jak się czułaś, powiedz, do jakich refleksji cię to skłoniło? No wiesz, czułam się wzruszona, bo tak trochę tak pojechałam na takiej zasadzie, jak wiesz, mnie gdzieś zapraszała, akurat mam 2 dni czasu, jestem akurat w Polsce, no to jak ludzie robią sobie, wiesz, tego, no to pojadę. Tam jeszcze Piotrów Trybunalski dodatkowo jest taką kolebką mojej rodziny ze strony mamy. To znaczy mój dziadek był ze wsi niedaleko Piotrkowa, koło Sulejowa, a potem w Piotrkowie się uczył i w Piotrkowie pracował jakiś czas jako nauczyciel i też tam część tej rodziny właśnie mieszka w Piotrkowie, więc to jest takie no jakby miejsce dla mnie swojskie. Kręciłam w ciemności kawałek w Piotrkowie. Więc tym bardziej tam pojechałam, ale tak nie zdawałam sobie sprawy w ogóle jakby z rozmiarów tej niebywałej, radosnej i strasznie zaangażowanej i pięknej celebry, którą tam urządzili, bo oni rzeczywiście się przygotowali, tak zrobili laudację, wiesz, każdego mojego filmu zrobili laudację, rysunki, wystawa, wiesz, na mój temat i Tajemniczego Ogrodu, zrobili Tajemniczy Ogród i zmontowali taki filmik montażowy z moich filmów, lepszy niż na ogół to się dzieje, jak mi dają jakieś tam nagrody, wiesz, na jakichś dużych festiwalach, takie za całokształt. No więc jak już tam dotarłam, to nagle ciężar tej odpowiedzialności po prostu zupełnie spadł na mnie, wiesz, jak ten kamień, który papier rzuca. Także się przeraziłam po prostu, bo zrozumiałam, że w tym momencie muszę straszliwie uważać, żeby nie popełnić czegoś, czego normalnie człowiek popełni i się wstydzi trochę, no ale bez przesady, nie? A tutaj po prostu nie mogę. Nie mogę na przykład zrobić tego, co niestety zrobił mój przyjaciel Jurek Sztur, to znaczy trochę wypić i wsiąść za wolanta. On też nie powinien, czy nawet nie może, no ale dobra, no, to jest między nim a jego... Natomiast tutaj, wiesz, jestem przykładem, nie? I to... Także...
Także tak, także niosę ten ciężar ze świadomością, że on już do końca życia będzie mi towarzyszył. Jesteś odpowiedzialna. Mhm. A jesteś? W ogóle jako człowiek? Mhm. Myślę, że tak. Myślę, że to jest nawet czasem za bardzo może, że to jest jakby jest takim właśnie obciążeniem. I mi przeszkadza czasem w sytuacji, kiedy powinna być asertywna. Nie jestem asertywna i potem to samarytaństwo takie, czy ta wielkoduszność, jak moja mama mówiła, się w mnie tak gromadzi, jak taka toksyna i w pewnym momencie to w najmniej spodziewanym momencie wybucha, wiesz. Ale wybucha w czym? We frustracji? No, że kogoś opieprza, no jakiejś frustracji. Takiej, że już tak, za dużo. Że za dużo tego. No, ale od kiedy mam Berka, czyli tego psa, to się dzieje dużo później. I nie możesz tego zrobić przy nim, żeby się nie zestresował. No nie. No to mamy już takie cechy twoje jak odpowiedzialność i empatia, a my chcieliśmy cię spytać o jeszcze jedną, teraz jestem zgodnie z nazwą programu bardzo, bardzo serio, bo też jak myśleliśmy sobie o tobie, rozmawialiśmy, to co nas też uderzyło, i to jest w ogóle piękne, że to się splata z tym, o czym przed chwilą mówiłaś, o kwestii odwagi i tchórzostwa, bo my właśnie pomyśleliśmy, że ty jesteś kimś bardzo, bardzo odważnym, że jak się patrzy na tą polski pejzaż, to ty świecisz właśnie jako ktoś dający przykład, co to jest odwaga. I tak na początek chcieliśmy cię spytać, jaki jest przepis na bycie odważnym, bo Kasia zarysowała bardzo filozoficznie, już nie pamiętam, kto to tak pięknie powiedział, że odwaga to jest to coś pomiędzy tchórzostwem a brawurą. I no mam wrażenie, że ty tam lądujesz. To jaki jest przepis na bycie tak odważnym jak ty? Wiesz, tak jak coś Hrabala spytali kiedyś, dlaczego jest, jaki jest, czy dlaczego tego, to, czy dlaczego pisze coś tak, jak pisze, to on powiedział, a to jest we mnie tak jak w kozie. I to jest jedyna odpowiedź, którą mogę wam dać. Bo to nie myślę, że człowiek całkiem świadomie to jakoś konstruuje w sobie. Myślę, że to jest jakaś wypadkowa, nie wiem, genów tradycji rodzinnej, wiesz, stosunku właśnie rodziców, poczucia takiej wiary jakiejś w siebie, że wiesz, że... No i pewnych doświadczeń też, które były taką próbą. Jeżeli przejdziesz przez różne doświadczenia, które cię jakoś wypróbują i widzisz, jakie są twoje granice i widzisz też, co to jest właśnie. Ja miałam bardzo ciekawe doświadczenie na temat odwagi i tchórzostwa. Bo nie jestem wcale taka jakby totalnie odważna w każdych sprawach. Do pewnego momentu byłam taka bardzo odważna, takie, że na przykład, nie wiem, jak byłam w Pradze i tam strzelali na ulicy, to ja leciałam tam, gdzie strzelają i mój mąż ówczesny mnie wciągał do bramy, bo był ostrożniejszy i rozsądniejszy. I właściwie miałam wrażenie, że niczego się nie boję i taki strach poczułam dopiero jak byłam w ciąży i miało się urodzić dziecko, nagle poczułam lęki straszne i taki strach, że coś się może złego zdarzyć. Przed tym nie miałam takiej wyobraźni, że coś mnie może złego spotkać, a jeżeli nawet, to będzie ciekawe. Jakby ciekawość była tak silnym elementem mojego... No więc właśnie miałam takie wrażenie, że jestem odważna, a Laco jest ostrożny. I miałam sen wtedy. I ten sen, to było w tym okresie właśnie tej praskiej wiosny i interwencji. To było takim bardzo silnym doświadczeniem, przeżyciem. I miałam taki sen, że do akademika, gdzieśmy mieszkali, przyszli Rosjanie i wyciągnęli nas. Zaprowadzili nas na taki mały cmentarzyk koło kościoła, który był niedaleko i kazali nam się położyć na wznak. Nam jeszcze tam ileś osób było z tego akademika, dali nam takie tabliczki i kredy i kazali napisać na tej tabliczce kocham Związek Radziecki. No i by mieli te odbezpieczone takie pistolety czy tam co, karabiny. Laco powiedział, nie napiszę tego. Ja mówię, no zwariowałeś? No co ci szkodzi? Co to znaczy? To jest słowa napiszesz, to nie ma żadnego znaczenia. Przecież musimy ratować życie. I strasznie czułam, że się pocę, że się naprawdę boję. A on powiedział, nie mogę tego zrobić. I wtedy zobaczyłam, że właściwie jestem tchórzem, rozumiesz? Że w takiej sytuacji skrajnej to wcale nie mam tej odwagi. Mhm. Drugi raz zobaczyłam, że nie mam odwagi, jak doszła do mnie wiadomość, że ojciec mojej przyjaciółki, która była z Bułgarii, a samolot z nim miał lądować w Pradze właśnie na lotnisku, że ten samolot spadł. A ona o tym jeszcze nie wiedziała. Ja poszłam do jej pokoju, tam oni czekali, było spóźnienie tego samolotu, coś tam próbowali się dodzwonić. Ja wiedziałam już, co się stało i nie miałam odwagi jej tego powiedzieć. I nie powiedziałaś? Nie. Wyszłam, poszłam na spacer i wróciłam, jak już oni wiedzieli. I to są dwie takie, wiesz, dwa takie zdarzenia, jedno we śnie, a drugie na jawie, kiedy zobaczyłam, że nie mogę być wcale pewna
w takich nawet sprawach, no takiej cywilnej odwagi prostej. Więc że muszę mieć tę świadomość i nie mogę osądzać ludzi, którzy tego nie mają. Natomiast trzeba w sobie zbudować maksymalną niezależność. To znaczy, no tak jak mówiłam o tych kredytach, to ponieważ ja to przeżyłam wcześniej dość, to zobaczyłam, że nie ustawię się w takiej sytuacji, żeby po to, żeby mieć się tak uzależnie na przykład od kasy, że nie będę mogła robić tego, co chcę. I jak przyjechałam do Polski pierwszy raz na dłużej robić coś, to była ekipa, żeśmy kręciły, to prawie rok był pracy, a miałam dom w Los Angeles i ten dom dużo kosztował. I kredyt, ale przede wszystkim też ubezpieczenia i to. I przez ten rok, kiedy tutaj pracowałam za znacznie mniejszą pieniądze niż tego, to się zadłużyłam, żeby płacić za ten dom. I sobie powiedziałam, no nie będę miała domu, który się staje moim takim jakby obciążeniem i więzieniem i nie będę miała odwagi podjąć jakiegoś ryzykownej decyzji. No to sprzedałam ten dom, wiesz? Więc ja myślę, że mając świadomość swojego tchórzostwa i ograniczeń i zależności, trzeba jakby tak starać się żyć, żeby mieć maksimum wolności. Więc dla mnie odwaga się łączy z wolnością, z poczuciem wolności i z rzeczywistą jakąś niezależnością. Jeszcze jedno słowo się tutaj, ty je złączyłaś z odwagą. Dla mnie to było bardzo ciekawe. Powiedziałaś ciekawość. Że czasami ta ciekawość była ważniejsza czy silniejsza niż jakaś kalkulacja ryzyka, więc może to nie odwaga, tylko ciekawość to jest to, co cię pcha. Może, bo na przykład jak się znalazłam w więzieniu właśnie i wyglądało, że wylądowałam tam na dłużej w Pradze, to nie czułam jakiejś rozpaczy czy lęku, byłam strasznie ciekawa, jak to będzie. Oj. No właśnie, ale to jest pytanie, jak się też, co się z nami dzieje, bo ja mam takie wrażenie, że nie można zaprojektować jakoś, że będziemy odważni. Możemy sobie myśleć o sobie różne rzeczy, ale to jest mega zaskakujące chyba za każdym razem. No tak, ale wiesz, też jest sprawa jakichś zasad. To znaczy, jeżeli rzeczywiście odwaga w sytuacjach skrajnych jest nie do pomyślenia. Nie wiesz też, nie znasz swojej odporności na ból. Nie wiesz, co zrobisz, jeżeli nagle twój najbliższy dziecko będzie zagrożone. Prawda? Nie wiesz takich rzeczy. Natomiast w takiej zwykłej sytuacji, jaką przeżywamy na przykład teraz w Polsce, ta konformizacja społeczna, która jest wynikiem jakiegoś właśnie takiego banalnego tchórzostwa, wiesz, takiego konformizmu właśnie, takiej normalizacji, z nią można walczyć. To, wiesz, co innego jest, ja na przykład nie osądzam Rosjan, że nie wychodzą na ulicę i nie protestują, jeżeli im grozi 15 lat więzienia. No to po prostu nie mam żadnego prawa, żeby, wiesz, mówić komuś, zmuszać kogoś, żeby był bohaterem. Natomiast jeżeli nic za to nie grozi, albo 24 godziny na komisariacie, no to naprawdę już nie mam usprawiedliwienia. A jak przyjęłaś to wystąpienie, mówisz o tym nieosądzeniu Rosjan? Mieliśmy niedawno historię w Polsce z Martą Lempart. No wiesz, bardzo się zmartwiłam, dlatego że wiesz, że bardzo lubię i cenię Martę. Oczywiście zdaję sobie sprawę z jej różnych tam, nie wiem, błędów, czy jakichś takich radykalizmów, które nie zawsze mi są po drodze, ale uważam, że jest jednak właśnie bardzo odważną i bardzo taką wytrwałą osobą. I zwykle jej bronię, ale tutaj byłam wściekła po prostu. Uznałam, że zrobiła coś złego i niebezpiecznego, wiesz? Nie chodziło mi nawet... Niebezpiecznego dlaczego? Dlatego, że budzenie w takim kraju jak Polska demonów ślepego nacjonalizmu i wiesz, podlewanie naszego, wiesz, narodowego narcyzmu tym, że my jesteśmy tacy wspaniali, a ci Ruscy to wszyscy są, wiesz, do tego, jest po prostu niebezpieczne, bo jesteśmy na to podatni i wtedy wychodzi to, co jest z nas najgorsze. Więc nie chodziło mi ani w tym momencie, ani o Ukraińców, których, wiesz, bezmiar gniewu i rozpaczy i wściekłości rozumiem i nie będę na pewno ich oceniać. Ale i nawet mi nie chodziło o tych Rosjan, którzy tam byli, czy o tego, chociaż było mi żal tego chłopaka, ale chodziło mi o nas, no, że to się działo między nami i nami. Dlaczego ona sobie wybrała za temat tego właśnie wybuchu gniewu tych Rosjan, którzy uciekli przed poborem, to dalibóg nie mam pojęcia. To znaczy, oczywiście, że niektórzy z nich mieli zetkę na samochodzie, a inni nie mieli zetki. Jedni byli w ogóle takie jakby odpowiedzialność zbiorowa. Już nie mówiąc o tym, że to po prostu jest niemądre, bo ci, którzy uciekają przed poborem, to nie znajdą się w Ukrainie i nie będą strzelali do Ukraińców. No tak. Więc niech najwięcej ich, wiesz, spieprza. Oczywiście potem to jest kłopot, co z nimi robić, prawda? Jak ich jak gdyby no, przefiltrować, jak tam. No to, ale to są już po prostu kłopoty, przed którymi staje państwo jakieś.
czy jakaś społeczność. I to jest wszystko bardzo skomplikowane, ale z tego robić nagle, rozumiesz, w dzień, kiedy Putin i jego armia bombarduje Ukrainę, z nich właśnie, którzy uciekają, tak, robić cel ataku, dokładnie. To jakieś nie rozumiem tego. Znaczy nie rozumiem. Mówię ci, to jest jakiś taki nasz narcyzm. Nagle poczuliśmy się cholernie, wiesz, szlachetni i tak to kochamy, że się robimy się bardziej papiescy od papieża. Mhm. Przez chwilę możemy, nie? To jest taka chwila naszego triumfu, że to zawsze byliśmy tacy sobie, a teraz nagle zostaliśmy... Tacy wspaniali, tacy empatyczni, tacy to. No ale jednocześnie wiemy, że jest na granicy białoruskiej, wiesz, godzimy się na to w milczeniu albo nie, jakoś po prostu nie przyjmując tego do wiadomości, że my jako zbiorowość, państwo, społeczeństwo, naród, nie wiem jak to nazwiesz, torturujemy ludzi i niektórych skazujemy na śmierć, no to już może mniej fajnie się poczujemy. No tak. To co, wracamy do ciebie, wracamy, Agnieszko, bo myśląc o tobie, myśleliśmy też o twojej pracy i o tym, że pracujesz w świecie zdominowanym przez mężczyzn. I chcieliśmy cię zapytać o to, czy zauważyłaś zmianę w ostatnim czasie, zmianę po Me Too w tym środowisku filmowym? Czy to jest fasadowe, czy to jest rzeczywiście głęboka zmiana idąca w stronę równouprawnienia? To jest trudno powiedzieć jeszcze. Myślę, że to jest prawdziwa zmiana. Tylko czy ona będzie taka linearna, czy już potem będzie lepiej, 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 to tego nie jestem pewna. Tak, bo to będą jakieś cofki, są jakieś backlashy i tak dalej. Jeśli ci chodzi o Polskę, no to tutaj to Me Too się odbyło taki strzelnie, niekonsekwentnie i właściwie nie za bardzo. I wiele rzeczy się tutaj miesza, wiesz. To jest w ogóle trudny temat. Nie wiem, czy możemy go wstrzymać, bo on jest jakby na parę audycji, mi się zdaje. No ale jest na przykład gildia reżyserek i to jest super. Jest gildia reżyserek i reżyserów, ale to jest teatralna. No. A filmowa jest gildia reżyserów. No, no tak, jakoś, wiesz, zakładałam ją, więc jest to mea culpa. Nie przyszło mi do głowy, wiesz, żeby w tym momencie tak zrobić. Już to i tę gildię reżyserek i reżyserów teatralnych założyło młodsze pokolenie, wiesz. Założyły te reżyserki, które mają, wiesz, koło 30 parę, 40, wiesz, takie jak, nie wiem, Weronika Szczawińska, Ania Smolar i tak dalej. I one mają bardzo silną, taką naturalny nawyk równościowy i też bardzo naturalny taki antyprzemocowy nawyk. Z tym, że u nich przemocą jest coś, co w moim pokoleniu nie było uznawane za przemoc i bardzo długo jeszcze nie było uznawane za przemoc. Nie mówiąc już o takich jakby, no, podziwie dla tych reżyserów teatralnych głównie, bo to w teatrze możesz stworzyć taką sytuację, którzy mieli tę charyzmę i jak gdyby, no, manipulowali tymi ludźmi, ich emocjami, ich czasem, ich dochodami dla sztuki w sposób, który dzisiaj już się wydaje nie do przyjęcia. Ale jeszcze parę lat temu, jeszcze 10 lat temu się wydawał właśnie wspaniały, bo dzięki temu oni jakby wyzwalają z tych aktorów jakieś niebywałe pokłady czegoś, czego oni nawet nie wiedzieli, że mają, prawda? Więc, ale teraz jest pytanie, jeżeli wszystko będzie takie deliberatywne i takie uprzejme i takie tego, czy się nie straci pewnego rodzaju eksploracji nieznanego. No, wiesz, to jest takie pytanie centralnie do ciebie. Ty jesteś reżyserką i rzeczywiście to jest ta historia o tym, jak ty z innych prowadzisz, czy wydobywasz z innych to coś. No to właśnie można to zrobić bez przemocy? Można. Znaczy, wiesz, no ja to robię bez przemocy. Jeśli chodzi o aktorów, to na pewno. Wiesz, zdarzało mi się być bardzo nieprzyjemno i parę razy, dwa razy w życiu, bo miałam zachowanie przemocowe na planie, którego się bardzo wstydzę, co wyniknęło po prostu z jakiejś po prostu już nawarstwienia stresu. Ale generalnie, no jestem, wiesz, potępiam to absolutnie. Znaczy uważam, że nie ma się prawa, że na przykład dla efektu reżyser taki jak był Abdel Kaszisz, który zrobił ten piękny film o miłości dwóch lesbijek, co wygrał Cannes. Nie pamiętam, jak to się nazywało po polsku. Życie Adel. Życie Adel się nazywało. I
No i się okazało, że on zmuszał te dziewczyny do tego, żeby uprawiały naprawdę seks i powtarzał to, wiesz, jak gdyby no, zachowywał się właściwie, jakby molestował je w ten sposób. Mhm. Efekt był rzeczywiście znakomity, no ale nie wydaje mi się, żeby to usprawiedliwiało i myślę, że dzisiaj byłoby, że po prostu mu się, nie byłoby to możliwe. Mhm. Więc. I ja zakładam, że można bardzo podobny efekt osiągnąć przy pomocy po prostu racjonalnego i takiego przemyślanego i przedyskutowanego sposobu nakręcenia takiej sceny, gdzie nie musi się naruszać jakichś granic tych aktorów i nie muszą oni pokazywać tego, czego pokazać nie chcą i tak dalej. No to tym bardziej, że to się zaczyna w tym środowisku już w tych szkołach i dla mnie przerażająca jest informacja, nie wiem czy słyszeliście o tym, że ci wszyscy wykładowcy, wykładowczynie szkoły filmowej w Łodzi, którzy byli opisani w słynnym poście Anny Paligi, te wszystkie przemocowe osoby wróciły do prowadzenia zajęć. Ja ci powiem więcej. One wróciły najczęściej skutek próśb studentów, że chcą z nimi pracować. No i co ty na to? O czym to jest seria? Wiesz, to znowu jakby rzeczywistość jest bardziej skomplikowana, bo może tak być, że nie ktoś się tak zachował, ale nie zachowuje się tak permanentnie, prawda? A z kolei daje, wiesz, jakoś dużo z siebie. No. Czy jakby ci studenci się czują usatysfakcjonowani, mają wrażenie, że dostają coś, czego inni profesorowie im nie dają. No to była sprawa na przykład Mariusza Grzegorzka, który niewątpliwie, wiesz, był wyjątkową postacią i taką bardzo charyzmatyczną, ale też w dobrym sensie, bo dawał strasznie dużo, wiesz, takiej inspiracji, wiesz, jakby. Ale oczywiście robił też jakieś rzeczy, czy mówił rzeczy raczej, które były, no, które dla niektórych były nie do przyjęcia. I gdzieś, wiesz, ponieważ ta zmiana percepcji nastąpiła pokoleniowo rzeczywiście, że od pewnego momentu to jak gdyby po prostu te najmłodsze dzieciaki, te, wiesz, nie wiem, 15-24, jak gdyby one z jakiejś innej planety przyszły i tutaj się nagle znalazły i powiedzieli, zaraz, o co to nie może tak się być. Nie robi. To tak w ogóle nie może tak być. I jakby mówią innym językiem też. Mieliśmy w lecie taką sytuację, że właśnie osoba, no nie aż tak młoda, ale z tego jak gdyby, z tej bańki takiej antyprzemocowej bardzo, jej matka jej powiedziała coś, o, jesteś przewrażliwiona. To jest, słuchaj, potworna obraza. W ogóle nie możesz tego mówić. Nie możesz tak mówić, że ktoś jest przewrażliwiony. To już jest jakaś przemoc, wiesz, werbalna i jakieś takie osądzanie i ustawianie kogoś w jakiejś, wiesz, sytuacji. I to już jest naganne. Więc tych nagannych rzeczy, których nie wolno, jest tak bardzo dużo, że wiesz, że tym starszym jest nawet, no nie tylko dziadersom, ale też takim, wiesz, no jakby sojusznikom czy ludziom koło 50 jest bardzo trudno, wiesz, to jakby pojąć i wyczuć to. Także dla mnie to jest, wiesz, fantastyczne to pokolenie. Jedyne, co mnie bardzo martwi w nich, bo nie mieliśmy tak równościowego pokolenia, wiesz, nigdy w Polsce. No to, że jest ich tak mało. No znaczy, żeśmy ich zrobili tak mało. Ja tylko się, wiesz, zastanawiam. Nie mogą wygrać, no. Nie mogą wygrać żadnych wyborów. Może to w nich jest ta odwaga, nie? O której mówiłaś wcześniej, że my się tak wszyscy konformizujemy i już... Może oni właśnie mają odwagę, która, wiesz, mówi, nie rób tak, nie zachowuj się tak, to mnie boli. Wiesz, no niektórzy, Ania Paliga miała tą odwagę, ale wiesz, większość jednak to połykała jak kluski, wiesz. Raczej ja się boję, że oni uciekają potem, wiesz, wtedy na ogół, że się, wiesz, mają, wiedzą, czują, co czują, szanują swoje uczucia, ale zamykają się przy tych komputerach, czy tam... No, albo tak jak powiedziałeś, uciekają w sensie też dosłownie, znaczy wielu ludzi też po prostu wyjeżdża. Ale jeszcze chciałem cię spytać, wiesz, bo zastanawiam się nad tą historią, mówiliśmy o przemocy jako narzędziu do robienia sztuki i teraz ty mówisz i potępiam, ja tak nie, natomiast zastanawiam się nad taką, wiesz, bo jak produkuje się śrubki albo... nie wiem co, zlewy albo samochody, no to można stworzyć procedurę. Można bardzo precyzyjnie napisać, jak przykręcać śrubki albo robić samochody i to jest jakby uchwytne. A jak skodyfikować proces twórczy, żeby on nie wchodził w ten punkt, który jest z perspektywy tej drugiej strony przemocą? Jak to zrobić? No wiesz, to jest właśnie bardzo trudne, dlatego że z drugiej strony ja odbieram sztukę i też robienie sztukę jako przestrzeń wolności, gdzie można sobie pozwolić na znacznie więcej niż sobie pozwalasz w życiu, że tam na bluźnierstwo, na prowokacje, na różne rzeczy. I myślę, że jeżeli to jest sztuka zbiorowa, jeżeli sam sobie malujesz obrazy, czy wiesz, komponujesz coś, czy piszesz książkę, to twoja wolność jest, no, praktycznie nieograniczona w moim przekonaniu.
bo nie wierzę w żaden rodzaj cenzury właśnie takiej, czy uczuć religijnych, czy jakichś takich w ogóle, to do mnie jakby nie biorę pod uwagę. Bo myślę, że sztuka jest właśnie od tego, żeby eksplorowała, wiesz, takie dziedziny, które właśnie taka poprawność, czy konformizm, czy oportunizm, czy polityczna poprawność jakby uniemożliwiają, żeby się tym zajmować, czy wyrażać to. Może wyrażać to. No ale w momencie, kiedy to jest praca zbiorowa, no to musisz wziąć pod uwagę też wrażliwość i zgodę i granice tych innych osób, z którymi pracujesz. Ale to co mówisz, jest o czuciu chyba, nie? Tak, to jest sprawa pewnego wyczucia, ale to jest też sprawa pewnej umowy. To znaczy myślę, że teraz już wiemy, że nie można tak być, że się, wiesz, zamknę z kamerą z dwoma młodymi aktorkami i każę im się rozebrać i robić różne rzeczy. Muszę przedtem to z nimi przegadać, spytać, czy to dla nich jest fajne. Jeśli to dla nich jest fajne, nie widzę powodu, żeby tego nie robić. Mhm. No tak, ale wiesz, też się zastanawialiśmy, rozmawiając o tym, to jest takie pytanie, które mnie dręczy od wielu lat, bo... Strasznie jest mało kobiet na tych najwyższych podiach, na przykład w filmie, prawda? Jeżeli weźmiesz historię kina, no to głównie są faceci. I to jest też pytanie o to Me Too, to znaczy, czy to się zmieni? Bo ja jakoś nie mogę uwierzyć, żeby ten talent słynny, artystyczny, wiesz, ten taki geniusz, był tak rozdzielany według płci po prostu, wiesz, że jest tylu genialnych mężczyzn. I nie, tak mało genialnych kobiet, nie? Ale jak to zmienić? Jakieś parytety zrobić? Tak, parytety, no. Ja jestem za parytetami, ponieważ ta jakby luka kulturowa była tak strasznie duża, to jej się, żeby ją tak zasypać w naturalny sposób, zresztą się dzieje trochę, bo w Polsce nie ma parytetów, a widzisz, jest coraz więcej dziewczyn, które robią filmy i to na dokładkę wygrywają. Wygrywają, no. Prawda? Ja byłam jedna w moim pokoleniu, jeszcze była Basia Sasdortal, ona tak była trochę starsza i osobno. Ale tak to wiesz, to przez jakieś 10 lat nie byłam jedna jedyna. A teraz masz właściwie, można by zrobić ekipę, wiesz, piłki nożnej z zdolnych reżyserek. Nawet dwie ekipy. I, no ale żeby statystycznie to tak wyglądało, ja pamiętam statystyki sprzed jakichś 2 lat, sprzed pandemii, że w Stanach procent kobiet, które właśnie reżyserowały, robiły w teatrze, w kinie i w telewizji, to był 7%, czyli 93% to była wizja świata, w tym najbardziej popularnej, wiesz, narracji audiowizualnej, mężczyzn. I to się stopniowo, bardzo powolutku, wiesz, zmieniało. W Europie to było około 20%, więc lepiej, ale też nie nadzwyczajnie. No i Skandynawowie, najpierw szwedzka szefowa Instytutu Filmowego, a potem też nam mówiła Duńczyków i Norwegów, podjęli zobowiązanie, że do 2020 roku, że będzie 50-50 w grantach i spełnili to. No i się nagle okazało, że jest właśnie kupę, wiesz, interesujących bardzo, wiesz, kobiet, które robią interesujące filmy i w 2021, o ile pamiętam, to prawie wszystkie prezentacje do Oscaru, prezentacje do, wiesz, do nagród filmowych europejskich, jakieś im obecność na festiwalach dużych, to były filmy zrobione przez kobiety. Więc na dokładkę kobiety się zmieniają, bo to pokolenie właśnie jest inne i one są, ma to według mnie też trochę związek, szczerze mówiąc, z prokreacją i z tym, że jest ich tak mało w ogóle, że jest mało tych dzieciaków, także jest mnóstwo jedynaków i jedynaczek. Jak rodzice mają tylko córkę, to nie inwestują wszystkiego w tego syna, swoich jakby nadziei i tak dalej, tylko inwestują to w tę córkę, w dziedziczkę, bo mają jedną taką. No i ona się czuje, wiesz, pewniej. Ona się czuje, że jej się należy. Ona się czuje, że... I wiesz, tak się zmieniła mowa ciała. Na przykład ja to obserwuję z satysfakcją na nagrodach. Jak jeszcze 10 lat temu dostawała jakaś dziewczyna nagrodę, to ona kuliła tak ramiona i tak właściwie szemrała do tego mikrofonu i właściwie wszystkim dziękowała, jakby to właściwie nie ona zrobiła, tylko wszystko. Przepraszam, że tu jestem. Tak. A teraz już, wiesz, nie ma tego. Więc ta zmiana następuje i ona, myślę, ona jest, myślę, nieodwracalna w tym sensie, że też
coś się, że ekonomia za tym pójdzie. W momencie, kiedy pójdzie za tym, na przykład parę lat temu, to pierwszy raz było, że filmy, w których główną rolę gra kobieta, która jest główną bohaterką, jest kobieta, zarobiły więcej niż filmy, gdzie głównym bohaterem jest mężczyzna. To znaczy, że też kobiety zaczęły chodzić do kina w taki sposób, że nie idę tylko z boyfriendem, wiesz, na co on chce, tylko że idę na to, co mnie interesuje. A co byś doradziła facetom, którzy słuchają tego wszystkiego, co mówisz i się coraz bardziej boją? No wiesz, to jest z facetami, którzy się boją, jak z nimi postępować, ich dowartościowywać, co jest określenie typowe dla mojego pokolenia, bo nieustannie żeśmy dowartościowywały tych mężczyzn. To jest troszkę tak, jest jak tak, wiesz, no. Z Macronem, który mówi, że trzeba tak zrobić, żeby Putin nie poczuł się zbyt źle. No, trudno, no muszą to wziąć na klatę. No. Znaczy uważam, że nie można pogardzać mężczyznami, albo uważać, że mężczyźni całe zło, że trzeba w ogóle, że to powinno być partnerskie i wiesz, i mam empatię dla mężczyzn i w wielu moich filmach mężczyźni są głównymi bohaterami. Nie dlatego, że tak było łatwiej, ale dlatego, że mnie interesowali. Więc, ale żeby tak mówić, właśnie żeby tak mówić, o Boże, może to musimy tutaj ostrożnie, schowajmy się znowu, bo to dla nich szok. Chociaż jak czytam, wiesz, wypowiedzi niektórych moich starszych kolegów na Facebookach różnych, no to oni tak reagują właśnie, wiesz. Tak, tak. No bo są zagrożeni, no bo są w pozycji przywileju, a to nagle się to zmienia. Ja tak sobie wyobrażałam, właśnie czytałam ostatnio tę książkę Katarzyny Surmiak-Domańskiej o Kieślowskim i tam jest bardzo dużo twoich wypowiedzi i tak właśnie jesteś tam jedna, tam jest mnóstwo facetów i Agnieszka Holland i w ogóle jaki to jest, wiesz, jak się funkcjonuje w takim świecie, jak to jest? No wiesz, no, miałam bliskie stosunki przyjacielskie z niektórymi z moich kolegów, z Krzyśkiem właśnie, jeden z najbliższych mi ludzi, czy z Andrzejem Wajdą. I nie czułam się samotna, ale tak zaczęłam się przyjaźnić z kobietami, właściwie ci powiem, dopiero na emigracji tak bliżej. Przedtem byłam cały czas tymi chłopakami otoczona. I pamiętam, jak wiesz, też mówiono tak o mnie, o Agnieszka jest, wiesz, jedyna w zespole X nosi spodnie, że jest jedyne męskie kino robi i takie rzeczy. Ja najpierw myślałam, o, to wiesz, że to komplement, a potem w pewnym momencie sobie dość szybko powiedziałam, ale nie. A widzisz w sobie taki klucz, że łatwiej ci się zaprzyjaźnić albo wolisz przyjaźń męską albo damską? To w ogóle jest klucz do przyjaźni u ciebie? No wiesz, teraz mi łatwiej z kobietami już od dłuższego czasu, wiesz. Ale nie mam takiego, wiesz, jakby, że wykluczam przyjaźń z mężczyzną. Mm-hmm. I mam przyjaciół mężczyzn, nie kilku. Miałam, ale na pewno to było bliższe i więcej tego było, jak byłam młodsza. Mm-hmm. Ale to też jest właśnie, ostatnio czytałam o drodze bohaterki, która przechodzi taki moment, wiesz, kiedy jest otoczona przez... Właśnie zazwyczaj to psychoanalityczki twierdzą, że to córki ojców tak mają. Że im bardziej jest to męski pierwiastek jest dowartościowany wtedy. No jestem podobna do ojca, ale byłam córką mamy raczej. Ojciec się bardzo długo w ogóle mną nie interesował. Zaczął dopiero jak się rozwiedli rodzice, jak miałam 17 lat. Wiesz, że nie, ja go odbierałam jako, wiesz, człowieka, który jest ciekawy, ale słaby. To znaczy wyczuwałam w nim, no prawdopodobnie wynikało to z wojennych przeżyć i innych. Czuwałam w nim taką kruchość i w związku z tym to... No nie miałam dla niego takiego podziwu, wiesz. Nie miałam takiego, raczej taki, że trzeba się, wiesz... Opiekuńczy? Tak, ale wobec matki też, bo w ogóle jakby to... Sobie później zdałam sprawę z tego, jak strasznie, wiesz, ich poharatała to pokolenie. Moja mama, 25 rocznik, ojciec był 20. I on był Żydem na dokładkę i cała jego rodzina zginęła w Holokauście. On był w Rosji wtedy, jak wrócił, nagle nikogo nie było i tak dalej. No i jak strasznie oni byli poharatani, nie było żadnych psychologów, żadnej leczenia traumy, niczego takiego. Także oni w ogóle posklejali to swoje życie i że byli jakimiś rodzicami, może nie najgorszymi. To jest cud boski. Ty się wychowywałaś w świadomości żydowskiej? Tak, znaczy ojciec nigdy o tym nie mówił i nawet nie wiedziałam, jak się moi dziadkowie nazywali. Potem mi to powiedziała jego jedna siostra, która przeżyła cudem, bo na fałszywych papierach, na robotach się znalazła. A to było przemilczane, czy ty zadawałaś pytanie i nie dostawałaś odpowiedzi? Jeśli chodzi o ojca, to ja nie zadawałam mu pytań. Szczerze mówiąc, on w ogóle o tym nie mówił. Potem zrozumiałam, że to była tak głęboka trauma, że on w ogóle o tym nie rozmawiał. No, wiesz, on zginął bardzo młodo, miał 41 lat, ja miałam 13, więc...
Więc też tak jakby nie było tego pola na takie, wiesz, świadome wyciąganie. No ale mama mi opowiadała o wojnie i o powstaniu i o, wiesz, partyzance i o AK i o tym i o tamtym. Moja niania mi opowiadała w ogóle najciekawsze rzeczy. Była punkt widzenia taki, wiesz, chłopki, analfabetki, był bardzo ciekawy. A ojciec nigdy nic. Natomiast jak miałam 6 lat, to na podwórku dzieci zaczęły coś mnie wyzywać od Żydów. No i przyszłam do domu i spytałam, o co chodzi. No, mama powiedziała, że tak, że właśnie, że mój tata i że to jest wspaniale, że wiesz, że o Holokauście mi powiedziała, więc ten jakby, to że Żyd otworzyło? Znaczy męczeństwo, to bardzo, to właściwie od tego 6 roku życia już dostałam ten prezent. No i w związku z tym ja to zaakceptowałam i nigdy tego nie ukrywałam, jak wielu moich kolegów Żydów to ukrywało. No, albo tak. Niektórzy nie wiedzieli nawet o tym. No moja mama się dowiedziała od pani nauczycielki w liceum, bo w domu też nikt jej nie powiedział, bo się bali. Tak, no ojciec się nie bał, to nie było to, wiesz, on nie zmienił nazwiska na przykład. No to tak. Nie, on się nie bał. W ogóle bym myślał, że był człowiekiem takim odważnym. Ale myślę, że po prostu nie mógł o tym mówić. Myślę, że to po prostu było, wiesz, no była trauma. A ty po tym zresztą wiele, całe pokolenie o tym nie mówiło bardzo długo. No tak, tak. Koniec lat 70. zaczęły się pokazywać te, wiesz, takie pamiętniki i tak dalej. Przedtem mało kto o tym mówił. A ty masz wrażenie, że odziedziczyłaś tę traumę? No jeżeli wierzyć psychologom współczesnym, ja jestem drugie pokolenie, no to kurczę, musiałam chyba. Znaczy taki pesymizm egzystencjalny, taka świadomość, że ludzkość jest zdolna do najgorszego i że to jest nienaprawialne, to znaczy nie nastąpi coś takiego, że nagle przestanie, straci tą ten zdolność zła, no to miałam bardzo wcześnie. A powiedz, to jest ciekawe bardzo, jak tematy, które żeśmy odłożyli, jednak wracają. Bardzo się cieszę, że one wracają. Czy coś się... Kaśka mnie tak trochę ofukała wczoraj, jak to powiedziałem, ale czy coś się w sprawie polskiego antysemityzmu zmieniło? Czy coś się w tej sprawie zmienia? Czy też tak naprawdę, bo ja mam takie wyobrażenie, że tak naprawdę ten temat jest cały czas taki sam, tylko jest pytanie, jak głęboko jest zepchnięty, ale jakby wielkość obiektu jest cały czas ta sama. Jak ty to widzisz? No ja myślę, że było gorzej. To znaczy na przykład to ukrywanie się było zarówno Żydów, jak i Sprawiedliwych, było zupełnie naturalnym, nie tylko wynikiem traumy, ale też racjonalnego lęku. I myślę, że teraz no, widzisz Żydów, prawda? Znaczy oni, jakby się, jest to afirmowane przez wielu. Oczywiście jest też wielu jest takich, którzy za tym... Wiesz, no, garsteczka. Ile osób zostało? No, no dobrze, ale jak wiesz, jak idzie w jarmułce człowiek, to no to nie no napada może się iść na niego. No tak, dokładnie. No, na przykład pod tym względem byłam w Tuluzie niedługo po tam zdarzeniach takich antysemickich i tam w żydowskiej szkole, wiesz, wyprowadzała policja zawsze dzieci i natychmiast zdejmowały, wiesz, jarmułkę po wyjściu ze szkoły, więc ten antysemityzm w ogóle wszędzie on wraca. Na dokładkę podlany polityką Izraela, która jest trudna do zaakceptowania, która jednocześnie budzi ogromną nienawiść w masach arabskich i też wśród lewicy zachodniej. Więc to jest, wiesz, to jest nieskończone. Wydawało się, że ta historia się skończyła, ale ona się nie skończyła. Także to w każdej chwili antysemityzm może być znowu narzędziem, wiesz, szukania wroga i kozła ofiarnego. I w Polsce na pewno jest na to podatność. No i poza tym był taki moment, kiedy się wydawało, że dojrzeliśmy do skonfrontowania się z własnymi błędami, grzechami, zbrodniami i że to nastąpi jakieś oczyszczenie. To trwało parę lat. Zaowocowało to zresztą wspaniałymi książkami, wynikami badań i dalej. Jeszcze póki co to jest prowadzone już. Coraz trudniej jest, bo ta władza obecna właśnie ma odwrotną politykę, jak wiemy. No ale bardzo szybko nastąpił backlash. Bardzo szybko. No tak, no bo Centrum Badań nad Zagładą Żydów działa i są te kolejne ważne prace. Już nie mówię o pracach Grossów, ale... dla mnie jakimś takim momentem, kiedy zrozumiałam, że wszystko w Polsce idzie nie tak, to był ten, jak zaaresztowali Jana Tomasza Grossa.
Pamiętacie to? W ogóle jakaś taka nagonka na kogoś, kto mówił prawdę. No tak, teraz zeszli z Grossa i teraz Grabowski jest celem tak. takim. No ale Grabowski, Leociak, wiesz, Angel King jest. Tak. Ale, no i to może się to źle skończyć wszystko. No, ale najbardziej obiektywnym sprawdzianem tego jest, jak wiesz, takie badania, które się robi co jakiś czas. Badania stopnia antysemityzmu i to są takie te pytania standardowe, że wiesz, czy Żyda za sąsiada, mm-hmm. czy za, wiesz, mm-hmm. męża córki, czy za to. No i było znacznie lepiej już i teraz jest znowu gorzej. Mm-hmm. No to są te badania takie, jak Joanna Tokarska-Bakier robiła i potem napisała te legendy o krwi. I okrzyki pogromowe, jak się okazało, że bardzo wtedy, kiedy prowadziła te badania, to się dowiedziała, że bardzo dużo Polaków dalej jest przekonanych, że Żydzi zabijają niemowlęta i robią macę z ich krwi. Wczoraj tak, mówiliśmy no, o historiach, które to się najmłodsze trzymają pokolenia, mocno. Myślę, jest bardziej immunizowane na to też. Myślę, jak, no, w ogóle tak, myślę, że ta ich równościowość, jeśli chodzi o LGBT+, jeśli chodzi o kolorowych... I myślę, jeśli chodzi o Żydów również, że jakoś to nie wchodzą. Mhm. Znaczy wiesz, no, znowu ogólnie nie mówię statystycznie. Mhm. Głównie młode kobiety, prawda? No właśnie, gdyby naszym krajem rządziły młode kobiety, to byśmy byli zupełnie gdzie indziej. Mhm. Rządzą stare dziady i to jest kłopot. No to w ten sposób przesunęliśmy się do ostatniej części naszej rozmowy, czyli porozmawiamy właśnie o naszym kraju, o Polsce. Część trzecia. I już to pytanie o kręcenie filmu z panem Glińskim w sumie wyszło, bo powiedziałeś, biorę to i zróbmy ten film, więc może to będzie ten film. Jaki film? Bo chcieliśmy się spytać o taką rzecz, gdybyś miała teraz nakręcić film o Polsce przez pryzmat jednej konkretnej historii. Historii dziś, historii kiedyś, jakiegoś momentu, jakiegoś wydarzenia, to przychodzi coś, co symbolicznie ilustruje ten moment? Czy pasowałoby tobie do opowieści o Polsce dzisiaj? O czym ja mówisz o historycznym filmie, właśnie tak? Właśnie niekoniecznie, bo to może być też historia z przystanku tutaj na dole. Coś, co opowiada dzisiaj Polskę. No opowiedziałabym, zresztą mam taki zamiar, żeby opowiedzieć właśnie o tym, co się dzieje na białoruskiej granicy. Wydaje mi się, że tam to, co było tam i to, co jest i to, dokąd idziemy, się jakoś spotyka i stawia nas przed takimi pytaniami, wyborami. Mhm. Które zresztą są uniwersalne, są bardzo polskie, ale jednocześnie cała Europa stoi przed tymi wyborami. Mm-hmm. Czy zmienimy się w twierdzę i czy w ogóle jakby cofniemy się do czasów, kiedy wszystko, co zagraża naszemu poczuciu bezpieczeństwa i pewnego jakby komfortu, musi zostać zniszczone. Ja mam taką wizję, wiesz, że jeżeli plan Putina wzięty do potęgi przez katastrofę klimatyczną się spełni, to za kilka lat już będą atakować tę twierdzę Europę. Dziesiątki milionów ludzi uciekających po prostu przed śmiercią i głodem. I jeżeli nie jesteśmy w stanie nawet przyjąć tych... Set. To jaka wtedy będzie reakcja? Co będzie? Zacznie się po prostu mord. Morze Śródziemne się stanie Morzem Czerwonym. No i wtedy już nie ma mowy o tym, żeby Europa, Unia, demokracja, prawa człowieka, to wszystko zostanie na może kilkaset lat wyrzucone do kosza. Taką powiedziałaś... mam wizję nieprzyjemną. No tak, tylko że ja się bardzo boję, że ona właśnie przy tych dwóch okolicznościach może się zrealizować. No bo z jednej strony powiedziałaś kryzys klimatyczny, z drugiej strony plan Putina. Ja bym się chciała zatrzymać, tak sobie myśleliśmy, przy tym drugim, czyli przy tym planie Putina. Jak ty to widzisz? To znaczy, jaki on jest? Czego on chce? O co mu chodzi? No wiesz, jak każdy prawdziwy tyran, on się boi śmierci, więc po prostu chce, żeby wszystko wokół było martwe i tylko, żeby on przeżył. No nie wiem, no to jest... Można patrzeć na w takich kategoriach albo politologicznych, albo takich mitycznych, prawda? Więc mi się zdaje, że on rzeczywiście przekroczył taką granicę między takim tyrankiem, no takim znaczy, wiesz, no takim autorytarnym gościem o imperialistycznych, wiesz, poglądach i zmienił się w taki jakby... samoafirmującą się kwintesencję zła. Więc on chce, żeby nie umarł. Ale to sianie śmierci dookoła jest sposobem na nieśmiertelność? W pewnym sensie tak, ja myślę, że tak. Mhm.
A to jest też, wiesz, sprawa tego, żeby panować nad przestrzenią, czasem i ludźmi, prawda? Mhm. Jeżeli ktoś się... coś ważnego dla mnie się wymyka z tego, to nie mogę do tego dopuścić. To wolę to zniszczyć, niż żeby to miał kto inny. No, ale on jest jednocześnie bardzo skuteczny właśnie w manipulowaniu mentalnością i zachowaniami konformistów, czyli tchórzy, czyli nas, Europejczyków. No i właściwie to, co on sobie założył, to wielu polityków rządów, niekoniecznie agenturalnych, ale w każdym razie podatnych na taką logikę, spełnia. No i niestety w moim przekonaniu władze Polski obecnie, mimo swojego i retorycznego poparcia dla Ukrainy i militarnego poparcia dla Ukrainy, realizują bardzo skwapliwie ten plan Putina. To fajnie, bo chcieliśmy zadać to pytanie, właściwie zaczęliśmy na nie odpowiadać. Co się u nas dzieje? To, co robi władza, to jest nieświadome wspieranie tej wizji i pana Władimira? Czy twoim zdaniem to jest jakiś element świadomy? No wiesz, nie podejrzewam, że Kaczyński jest tak głupi, że nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji tego, co robi. No nie podejrzewam jednak. Mhm. Ale ja myślę, że on sobie wyobraża, ponieważ jest rzeczywiście takim, no nie chcę psychologizować, no ale powiedzmy przyjęcie narcyz już się stało takim pewnym kluczem, wytrychem do takich postaw. Wiesz, to na pewno i w wypadku Trumpa, czy właśnie Kaczyńskiego, jest to pewien rodzaj już takiego klinicznego narcyzmu, który powoduje, że postępujesz w sposób tak na dłuższą metę nieracjonalny. Ja myślę, że on sądzi o sobie, że on jest tak sprytny, że okiwa. Że okiwa, tak, tego Putina, że rozwali wszystkich tę okiwa. Unię Europejską, ale to nie będzie tak, że Putin tu przyjdzie i to będzie miał, tylko że to będzie tak po naszemu, że my z Węgrami, wiesz, i tam z Meloni, czy z inną, wiesz, Le Pen siądziemy i że on też ich jakoś tak przekona, że jednak, żeby nie z Putin. No rozumiesz, ja myślę, że on sobie wyobraża, że on jest tak sprytny, ponieważ on nie ma myślenia strategicznego, tylko taktyczne, więc jemu się wszystko to zgadza. No a te wszystkie figury takie jak te opisane przypadki, Macierewicz, Morawiecki. No wiesz, dopóki nie mam dowodów, że są świadomymi agentami, tylko takie poszlaki, no bo jeżeli się przeczyta czy książki Tomka Piątka, czy to, co mówił generał Pytel, czy co pisze Rzeczkowski. Jest tam bardzo dużo poszlak takich i takich, no na logikę by się wydawało, że to niemożliwe, żeby taki Macierewicz nie był agentem, się wydaje. No ale nie masz tego czarno na białym, więc nie możesz o to oskarżać. Ja nie będę tego robić w radio, bo już mam jeden proces ordo iuris i nie chcę mieć kolejnych. W każdym razie, jeżeli nie są świadomymi agentami, a być może nie są, czy płatnymi, na pewno jakby zachowują się tak, jakby nimi byli. I są w takim jeszcze, wiesz, myślę, że większość jednak nie jest. No wiesz, jeżeli tam jest jakaś na pewno jest tam jakaś agenturalne działanie, bo we wszystkich rządach europejskich i w Stanach Zjednoczonych to jest, więc dlaczego by nagle nie miało być u nas, gdzie nie istnieją żadne zabezpieczenia, gdzie nie działają służby rozmontowane między innymi przez Macierewicza. Gdzie się korzysta z prywatnych skrzynek. Tak, gdzie nie ma żadnego szacunku dla tego i tak dalej. No to na pewno to hula tutaj. Ta agentura tutaj hula jak diabli. To nie ulega kwestii. No ale większość prawdopodobnie tych ludzi, którzy zasiadają w rządzie, jednak wiesz, nie dostaje wypłaty z Moskwy. I nawet nienawidzą tej Moskwy. I rzeczywiście chcą, żeby ta Ukraina, wiesz, wygrała i pokazała temu Putinowi. Ale jednocześnie nienawidzą tego Zachodu, bo mają wobec niego te potworne kompleksy i też i kiedyś byli tam na zmywaku, a kiedyś ktoś ich potraktował tak, wiesz, na szparagach biją, wszyscy byli. Na szparagach to nie wszyscy, wiesz, bo to na Widobraniu byli niektórzy. Tam może jeszcze gorzej nawet było. Taki Wilcztań, wiesz, myślę, że się był poniżony w tej Francji, wiesz, i tego, czy Krasnodębski w Niemczech, czy jacyś inni. Poznano się na geniuszu. No. Więc oni mają, wiesz, nienawidzą tego Zachodu i teraz są w takim rozdarciu, w takiej schizofrenii. Taki mam obraz tych, wiesz, tych naszej władzy, jak na takich dwóch krach, które sobie rozjeżdżają, one stoją na tych obydwu krach i takich to rozdziera, wiesz.
po prostu są rozdarci tacy, aż zostaną z nich dwie połówki, każda na jednej krze. No i wtedy pole się wyczyści. No co będzie z nami wtedy, wiesz, zanim ich te kry się rozjadą? Rozpłyną i się rozjadą i rozerwą, to co się stanie z tym naszym miejscem tutaj, bo wiesz, to, że dla mnie takim przykładem, który mnie przeraża, to jest ta kasa z KPO. Leżą pieniądze na stole, tak? Są do wzięcia. Są ogromne. Jesteśmy w bardzo złej sytuacji gospodarczej, a oni nie mogą przywrócić kilku osób do pracy, przywrócić kilku zasad, które mamy w Konstytucji, żeby te pieniądze wziąć. To jest psychopatyczne zupełnie. Wiesz? To już nie jest schizofreniczne. To jest działanie na szkodę Polski. No tak najbardziej ewidentnie. Tak. Ale wszyscy to powinni widzieć i powinni po prostu pogonić kinsynów, rozumiesz? Kretynów i idiotów. Przepraszam, używam nieładnie języka takiego psychiatrycznego, to się wycofuje. No po prostu tych głupców. Pogonić ich, a tymczasem oni ciągle mają te 33%, nie? No i dlaczego? No nie wiem, no widocznie naród lubi takich, no. Co ci powiem. Za co lubi? Dlaczego lubi? No bo może lubi właśnie dlatego, że nie są tacy jak ci nadęci, aroganccy, rozumiesz, Francuzi czy Niemcy, tylko są tacy nasi swojscy, no. I na dokładkę, wiesz, no jak to mówiło się już od paru lat, kradną, ale się dzielą. No więc jak się przestaną dzielić, no to naród ich pogoni. No. Ale dzieli się zawsze ochłapem. Tak jest, ale prawda. Wiesz, no nie mów, że ochłapem, bo to jest takie wyższościowe mówienie. Nie, dla ciebie no dzielili ochłap się, popatrz jak oni zarabiają. No dobra, no popatrz ale na mojego ulubionego Janusza Kowalskiego. Koleś jest milionerem. Dzięki no temu, że jest u władzy. Ale poprzedni się nie podzielili, no. Nie, no rozumiem, że ludzie rzeczywiście widzą ten 1000, 2000 czy 3 w swoim portfelu i to im zmienia budżet o 20-30%. No to jest to, co widzę, zmienia im to życie. A te 2 miliony, o których ty mówisz, akurat z przodku pana Janusza Kowalskiego i dużo, dużo więcej milionów w odniesieniu do paru jeszcze innych osób, to jest to, czego nie widzimy. To oni to widzą i dlatego też są być może tacy zdeterminowani. Oni, wiesz, no ich metoda jest, wiesz, taka, że jak robią coś takiego i to wywołują oburzenie ludzi, to jakby przeczekują i to tak opada i potem dają wrzutkę kolejnych jakiegoś czegoś takiego, co przykrywa to poprzednie. Ludzie już zapominają. Sama znalazłam niedawno taki spis wszystkich ich afer, wiesz, i złodziejstwa. No i ty, wiesz, połowy tego nie pamiętam, tak. Albo i więcej, a zwykły lud i dziennikarze też, myślę, że wiesz. Ja myślę, że to jest absolutnie metoda. To bardzo fajnie, akurat rozmawialiśmy niedawno z Jolantą Kwaśniewską i ona powiedziała, jak się jeden toczy kamień, to można na niego patrzeć, ale jak gdzie lawina. To już nie rozróżniasz kamieni, tylko myślę, wiesz. Myślę, że to jest sytuacja, w której jesteśmy. No. Chcieliśmy ci ostatnie pytanie zadać. Ono gdzieś tam trąca o, nie wiem, czytałeś ostatnią książkę Marcina Wichy. Nam się bardzo podobała. Nie przeczytałam jeszcze, leży mi, ale myślę, że tam jest masa pięknych takich mini obserwacji na temat stanu ducha, w którym my dzisiaj jesteśmy. Bardzo to jest poruszające. I on tam między innymi mówi, że zwycięzcy nie potrzebują nadziei, że nadziei potrzebują przegrani, którzy się próbują nią jakoś właśnie wskrzeszać i pocieszać. No i pytanie, czy ty się z tym zgadzasz i ewentualnie w czym ty dzisiaj lokujesz nadzieję? No zgadzam się, tak. I myślę, że to, że myślę, że w Polsce zawiodła inteligencja, jeśli to pojęcie jeszcze coś znaczy. Właśnie dlatego, że nie ma takiej odwagi nadziei ona. Nie mówię o opowieści czy o tym, co się mówi, ale żeby pokazywać inną perspektywę. Żeby pokazywać inną perspektywę, która nie jest tylko perspektywą, wiesz, o jak strasznie jacy jesteśmy tchórzliwi, o jak PiS jest, wiesz, groźny, o jak nie mogą przegrać, o jak to, o jak tamto, o jak o wamto. Tylko popatrzeć troszkę tak z lotu ptaka na to i zobaczyć, wiesz, że mamy te wybory. Znaczy wybór, nie tylko wybory, żeby głosować na tą czy inną partię, co też mamy i że i jeżeli nie zrobimy tego, co należy, to naprawdę zasłużyliśmy jeszcze na gorsze rzeczy, niż nas spotykają. Ale że też mamy takie wybory osobiste, że możemy żyć inaczej, że możemy patrzeć na świat inaczej, że możemy też patrzeć na to, że wydaje się, że to jest beznadziejne, ale jak popatrzysz na historię, to widzisz, że jest coś takiego jak postęp. Że wiesz, że ten kawał tortu, który mieli tylko ci heteroseksualni, biali, bogaci mężczyźni i nikt inny nie miał do niego dostępu. Dzieci nie były ludźmi, kolorowi nie byli ludźmi, kobiety nie byli ludźmi.
zwierzęta się już w ogóle nie liczyły, że to się jednak zmniejsza i się posuwają i to się zmienia. I coraz więcej praw mają i dzieci, i kobiety, i kolorowi, i zwierzęta. I idziemy w tę stronę i musimy iść w tę stronę i walczyć o sprawiedliwość po prostu. I myślę, że właśnie ci młodzi ludzie to zobaczyli. Masowo wyjeżdżają z Polski. Zobaczyli co? No zobaczyli, że właśnie, że to jest perspektywa, przez którą należy patrzeć, że też są znacznie mniej konsumpcyjni jako pokolenie. No my, wiesz, te starsze pokolenia Polaków, one rzeczywiście, wiesz, odreagowują tę taką biedę, odreagowują tę, wiesz, nie są nauczeni. No, ja myślę, że jeżeli nie będzie kataklizmu całkowitego, to że wyjdziemy z tego tunelu w pewnym momencie jakoś. Może między innymi dzięki temu, że zamieszka tutaj, wiesz, połowa Polski, to nie będą rdzenni Polacy. No, że ta etniczność, wiesz, się jakby naruszy. Ale być może, że przedtem czeka nas prawdziwy kataklizm i że ten kataklizm będzie niezbędny, żeby się coś odrodziło na nowo. A boisz się wojny? No wojna jest, wiesz, tuż obok. Mam przyjaciół bliskich, którzy są w Ukrainie, a mam też paru, których pomagałam, ludzi, osób obcych i nieobcych, którzy stamtąd, no, ta wojna jest, ona jest bardzo realna. I dla nas ona jest ciągle jakimś takim trochę jednak takim zadaniem do odrobienia, ale nie rzeczywistością. No i to zmienia oczywiście kompletnie perspektywę. Wiesz, to z jedną reklamówką, jak musisz uciekać, to jeżeli twój bliski mąż, jak mojej przyjaciółki, jest w wojsku, a ona jedzie do Niemiec i tam pokazuje swój film i cały czas jest przy telefonie, czy co się tam dzieje. No to jest wojna, to jest prawdziwa wojna. Więc takiej wojny się boję. Wojny atomowej znaczy ona jest możliwa. Jest możliwa wojna atomowa. Kiedyś to, wiesz, już od tylu dziesięcioleci się tego boimy, że boję się, że w pewnym momencie to rzeczywiście może nastąpić. No ale co to dawać się wojny atomowej? Nic to nie da. Także w pewnym sensie jak gdyby nie chcę uruchamiać wyobraźni na ten temat. W pewnym momencie uruchomiłam, jak w marcu powiedziałam sobie, o, biorę psa, bo byłam w Polsce akurat, to za blisko jest, jedziemy do Brytanii, pojechaliśmy do Brytanii, siedziałam tam pół roku, było bardzo miło. No, ale nigdy nie wiesz, czy na przykład komuś nie przyjdzie do głowy, żeby rzucić na Brytanię. Jak mój ojczym był w obozie jenieckim w Afryce w czasie II wojny światowej, internowany był, bo właściwie nie jenieckim, internowanym takim, bo był w Szwajcarii i go tam internowali. I oni tak siedzieli, się nudzili, siedzieli i wymyślali, gdzie się osiedlić po wojnie, gdzie będzie kompletnie bezpiecznie, gdzie żadni Ruscy, ani żadni tacy, ani żadni owacy nie dotrą. No i znaleźli taki archipelag na Morzu Spokojnym, Oceanie Spokojnym, Bikini. No to jest miejsce. Świetny pomysł. No, więc wiesz, nie ma spokojnego miejsca. Ale wiesz, ale... No, ja zawsze cytuję takie, wiesz, z Wyzwolenia Wyspiańskiego, że musimy robić coś, co by od nas zależało, skoro dzieje się tyle, co nie zależy od nikogo. I uważam, że po prostu tak, no, że nadzieja to jest, wiesz, że robisz coś, co od ciebie zależy. To niech to będzie puenta naszej rozmowy, bo alternatywną puentą było znajdźcie sobie swój archipelag, ale inny niż Bikini, ale nigdy nie wiesz, wiesz, zostańmy przy Wyspiańskim. Bardzo, bardzo ci dziękujemy za rozmowę. Ja wam dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.